Panel nosi tytuł Przyszłość Polski w Europie. Ja zapraszam na scenę pan dr Andrzej Krajewski, historyk i publicysta związany z dziennikiem Gazetą Prawną. Bardzo proszę, panie doktorze. Dziękuję. Dziękuję. Są z nami także zdalnie pan dr Marcin Kędzierski, współzałożyciel Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Witamy bardzo serdecznie. Oraz pan redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy. Także bardzo serdecznie witamy. Mamy nadzieję w każdym razie, że będzie też widać naszych gości zdalnych. O, już widzimy. Bardzo się z tego powodu cieszę. Panie doktorze, pierwsze pytanie, które kieruję do pana i to będzie zarówno pytaniem do innych naszych prelegentów. Pytanie o polskość. Zanim porozmawiamy o przyszłości naszego kraju w Europie, w Unii Europejskiej, w tej części świata, to pytanie, panie doktorze, jak pan rozumie polskość? Jakie są pana zdaniem obiektywne kryteria? Niech to będzie takie krótkie pytanie i krótka odpowiedź jako punkt wyjścia do dalszej dyskusji. Dziękuję. Rozumiem, że na rozgrzewkę. To znaczy najciężej jest definiować pojęcie oczywiste. Jak tu się każdy zapyta o polskość, no to jest rzecz, którą się czuje jako rzecz naturalną i oczywistą, więc definiowanie tego jest trudną sprawą, ale polskość to jest nasza wspólnota, to jest wspólnota kultury, wspólnota języka, wspólnota pamięci historycznej, wspólnota także, można powiedzieć, mentalno-zachowawcza, tego jak ludzie, sposób myślenia, sposób działania, tego jest bardzo wiele. To są te wszystkie punkty styczne, które tworzą jeden naród, a czasem naród tworzy kilka odrębnych społeczności, ale też wiadomo, że państwa składają się nie tylko z jednego narodu, więc to jest te wszystkie rzeczy, które powodują, że koniec końców te osoby, które mieszkają w tym kraju nad Wisłą, nazywa się Polakami. Więc to można definiować tym, co jest polskość, stworzyć z tego całą wielką książkę. Ale ogólnie to właśnie tak to chciałem opisać. Bardzo dziękuję, panie doktorze. To samo pytanie kieruję do pana redaktora Lisickiego. Panie redaktorze, właściwie od wczoraj dyskusja trwa, czy możemy w ogóle zobiektywizować polskość, czy możemy wyróżnić jakieś kryteria polskości. Jak pan, panie redaktorze, patrzy na to zagadnienie? Czy pana zdaniem da się wyróżnić jakieś kryteria polskości? To znaczy się, jest bardzo trudne pytanie, ponieważ to jest pytanie dotyczące tego, na czym polega, czy czym, co jest istotą narodu, tak można by było powiedzieć. No to z pewnością wśród takich czynników możemy ich wymienić kilka, a następnie próbować, ponieważ tylko tak możemy określić jakąś istotę, również porównać je z innymi narodami, prawda? Bo tylko wtedy dysponując tymi dwiema, jakby to powiedzieć, dwoma instrumentami, pierwszym, czyli próbą opisu tego, czym polskość jest, a po drugie, zderzyć ją z okolicznymi narodami, możemy uzyskać coś w rodzaju istoty. Oczywiście to jest działanie trochę hipotetyczne, więc co jest tym czymś, co wyróżnia polskość? No z pewnością wyróżnia nas język, wyróżnia nas kultura, wyróżnia nas wspólne pochodzenie, wyróżnia nas wspólna pamięć, to już jest czynnik bardzo istotny, no i wyróżniają nas też pewne szczególne wartości, tak można by było powiedzieć, które Polacy uważają za własne, za szczególne, za ich charakteryzujące. Do takich wartości na przykład, które w naszej kulturze się wyjątkowo mocno, jakby to powiedzieć, zakorzeniły czy zadomowiły, zwykle mówimy wtedy o wolności wypowiedzi, o tym, że w ogóle wolność jest tą cechą Polaków, która sprawia, że często ponosiliśmy z tego powodu również pewne historyczne klęski, czy musieliśmy o nią walczyć w starciu z silniejszymi od nas. Z pewnością takim czynnikiem, też Polskę kształtującym od samego początku, jest katolicyzm. No nie byłoby przecież Polski bez tego, że w pewnym momencie dziejów, w 1936 roku konkretnie, książę Polan Mieszko postanowił się ochrzcić i razem ze swoim dworem przyjął chrzest i to przyjął chrzest
właśnie decydując się na jego przyjęcie z Rzymu. Znaczy oczywiście nie bezpośrednio z Rzymu, tylko za pośrednictwem Czech i w gruncie rzeczy tego czegoś, co można by było wtedy uznać częścią cesarstwa niemieckiego. No to w tym sensie łacińskość i rzymskość też jest tą częścią polskości. Jak widać, wymieniłem całkiem sporo elementów, ale jeśli te elementy wybierzemy razem i skonfrontujemy z naszymi sąsiadami, tymi największymi na zachód i na wschód, no bo tak można by było pokazać, to można by też dojść do wniosku, że to jest właśnie to coś, co Polaków charakteryzuje, bo nasi zachodni sąsiedzi, mówię tutaj o Niemcach, o tych Niemcach, którzy są teraz, ale przecież jeszcze Niemcy w sensie historycznym były też i na zachodzie, i na północy Polski, tak można by było powiedzieć, mówię o Prusach, i tych na wschodzie, mówię w sensie historycznym przede wszystkim o państwach wywodzących się w różnej formule, powiedzmy, od Rosji czy od Rusi, i pod względem właśnie religijnym, pod względem tego, co można by uznać podejściem do władzy i do tego, co można by uznać szacunkiem dla praw obywatelskich czy dla prawa do wolności, wyraźnie od Polski się różniły. No, to nie jest oczywiście czas na jakiś bardzo długi wykład, ale wystarczy pokazać, czy wystarczy popatrzeć, jak na Polskę patrzyli nawet najbardziej uświeceni przedstawiciele Niemiec, tacy jak Kant czy Hegel w momencie, kiedy dochodziło do rozbiorów Polski. Co pisali? Pisali wtedy na przykład o tym, że wprawdzie wolność w Polsce panowała, ale to była wolność tak naprawdę kompletnego bezładu, chaosu. Jeden z nich pisał nawet cytując zresztą, czy powołując się na króla Fryderyka II, o Iroke Zaks nad Wisły, więc, że tak powiem, traktowali nas właśnie ze względu na ten stosunek do wolności, do praw obywatelskich, do religii katolickiej, do Rzymu i łacińskości, jako coś obcego sobie i coś wrogiego. I bardzo podobne sądy, może nie tak ostro wyrażone, znajdujemy również po stronie ówczesnych przedstawicieli wtedy Rosji carskiej, tak? No bo to za czasów Katarzyny II, a później dokonał się ten ostateczne podbicie czy Polski od wschodniej strony, gdzie też mamy te elementy pogardy, poczucia wyższości, tego, że Polska jest krajem, który należy sobie podporządkować i wprowadzić tam porządek i właściwą władzę. Więc to, co dla naszych wrogów czy przeciwników uchodziło za rzecz złą i antywartość, wyróżnia w dużym stopniu polską tożsamość. Tym czymś jest właśnie to przywiązanie do wolności, które często inni postrzegali jako element chaosu i coś, co należy naprawić, zbudować na nowo i tak dalej. A poza i tym, co za tym idzie, czyli łacińskość, rzymskość, czyli to są te cechy, powiedzmy, myślę, stałe polskości. No, myślę, że na tym na razie mogę poprzestać. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. I to samo pytanie kieruję do ostatniego z prelegentów, pana doktora Kędzierskiego. Jak pan patrzy na to zagadnienie, czy da się zobiektywizować polskość? Panie doktorze, bardzo proszę o odpowiedź. Pytanie jest, o jakiej polskości mówimy, o jakim pokoleniu, bo przecież Polacy się od siebie bardzo istotnie różnią. Polacy mieszkający na Podlasiu i Polacy mieszkający na Dolnym Śląsku. Różnią się osoby w wieku 15 od wieku 65 lat. Wydaje mi się, że gdybym miał w ogóle wskazać jakieś wyróżniki polskości, tego, co łączy te wszystkie osoby właśnie w różnym wieku, z różnych części naszego kraju, no to jest język, to jest coś oczywistego, a druga rzecz to jest to, co liczyliśmy po przeszłości, ale ja bym tego nie rozciągał bardzo wyraźnie i powiedziałbym, że jest jedna cecha, która nas wszystkich łączy, i to będzie pewien antyinstytucjonalizm, elastyczność i antyproceduralizm, tak używając tego takiego eufemistycznego określenia. I to nas wyraźnie odróżnia od takich państw jak Niemcy, od takich państw na przykład jak Czechy i od innych państw Europy Zachodniej. Więc ja nie wiem, czy to można wyciągać z wolności, natomiast i to ma jakieś zakorzenienie w przeszłości zaborów, i w przeszłości czasów PRL-u. Więc wydaje mi się, że język plus ta antyinstytucjonalność i taka elastyczność i sprzeciw wobec procedur. To jest coś, co będzie wyróżniało Polaków. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Przejdźmy zatem, panowie, do zasadniczej części naszej dyskusji, do przyszłości Polski w Europie. Wszyscy byśmy chcieli, myślę, że tu się zgodzimy, żeby Polska była krajem dostatnim, krajem bogatym, o pomyślności, krajem pomyślnym, tylko jak to zrobić? Więc pytanie, panie doktorze, zwracam się do doktora Krajewskiego, najpierw do pana. Przede wszystkim, jak pan widzi przyszłość naszego kraju w tym niezwykle dynamicznym otoczeniu geopolitycznym, politycznym, w tym zmieniającym się świecie, w tych procesach, które widzimy każdego niemalże dnia w Unii Europejskiej? No i w zasadzie pytanie równoległe, jak sprawić, by ta pomyślność rzeczywiście tutaj zagościła na dłużej?
To znaczy, patrząc na obecny moment dziejowy, to jest moment przełomowy. Zresztą chyba wszyscy to czują, że po 24 lutego historia przestawiła zwrotnicę, wkroczyła na zupełnie nowy tor i toczy się w innym kierunku niż wydawało się jeszcze rok temu, że się potoczy. Dla Polski to jest, to jest banał, że to jest wielkie zagrożenie, wielka szansa. A jeżeli chodzi o miejsce Polski w Europie, to bym zdefiniował kilka rzeczy w kierunku, w które Polska powinna dążyć. Przynajmniej pierwsza rzecz. Unia Europejska powstała na zasadzie dwóch zagrożeń wewnętrznych i jednego zagrożenia zewnętrznego. Zagrożenia zewnętrzne. Unia Europejska, czyli wspólnota najpierw, tworzona jeszcze w latach 50. węgla i stali, potem tak dalej, te wszystkie zmiany, które zaszły. Zaistniała po to, żeby po pierwsze powstrzymywać ekspansję i militarną, i ideologiczną Związku Radzieckiego. Po drugie, żeby państwa europejskie nie stały się jedynie przybudówką Stanów Zjednoczonych. I trzecie zagrożenie wewnętrzne, żeby Niemcy, pokonane w czasie II wojny światowej, nie wróciły na drogę podbojów militarnych i ekspansji, militarnej ekspansji terytorialnej. I są te trzy punkty styczne, które stały u źródła powstania wspólnoty. I teraz tak, jesteśmy w takiej sytuacji dziwnego, powiedzmy trochę déjà vu. To znaczy nie powtarza się idealnie to, co wtedy, tylko tak, istnieje zagrożenie ze wschodu, zagrożenie rosyjskie, ale ono może zostać odsunięte bardzo głęboko na wschód. Stany Zjednoczone bardzo mocno weszły z powrotem w sprawy wewnętrzne europejskie ze względu na wojnę na Ukrainie. I nagle to, co trwało od wielu już lat, czyli powolne wycofywanie się Stanów Zjednoczonych z Europy, się odwróciło. A po trzecie, od kilkunastu lat pozycja Niemiec w Unii Europejskiej stale wzmacniała się, aż do dominującej roli. Im bardziej Francja słabła, bo proszę pamiętać, że do lat 90. to Francja decydowała właściwie o wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie polityczne w Unii Europejskiej. Potem była partnerstwo, a potem już Francja zaczęła być tym słabszym partnerem dla Niemiec, a doszliśmy do punktu, kiedy Niemcy w zasadzie decydowały o większości rzeczy. Więc znaleźliśmy się trochę u punktu wyjścia. Przy czym Unia Europejska jest dużo, wspólnota powiedzmy, żeby używać tego pojęcia, jest dużo większa, bo zaszły kraje Europy Środkowo-Wschodniej do tej wspólnoty. I teraz w zasadzie w polskim interesie byłoby powrócić do tych korzeni, czyli po pierwsze kwestia osłabiania Rosji, po drugie kwestia zadbania o to, żeby w wspólnocie przywrócić równowagę sił. To znaczy, żeby Niemcy nie miały dominującej roli, ale żeby były tylko jednym z członków wspólnoty, czyli powrót do źródeł. I to są dwa główne kierunki, więc tak szukając miejsca Polski w Europie jako konglomeratu wspólnie działających państw jednego organizmu, coraz bardziej jednego organizmu gospodarczego, to jest kwestia przywracania równowagi sił i kwestia tego, że Polska miała decydujący głos, jeżeli chodzi o politykę wschodnią Unii Europejskiej. To, co jest w naszym szeroko pojętym interesie. To bym na razie tylko na te dwa punkty, żeby już nie przedłużać, zwrócił uwagę. To jeszcze dopytam, panie doktorze, o te punkty, które pan wspomniał, bo jeśli chodzi o Rosję, no to tutaj oczywiście teraz jest to oczywiste, ale miejmy nadzieję, że nie powtórzy się powrót do polityki business as usual, ale chciałem zapytać, jak pana zdaniem powinniśmy dbać o to, by osłabiać wpływy niemieckie. Czy to na przykład jest większe zaangażowanie w takie projekty jak Grupa Wyszehradzka, jak Międzymorze? Czy widziałby pan to jakoś inaczej? No bo Niemcy teraz są najsilniejszym państwem Unii Europejskiej. Owszem, możemy się zastanawiać, na ile ich polityka zbankrutowała po rosyjskiej agresji na Ukrainie, tak jak ich po ich zachowaniu. No ale to wcale nie jest przesądzone, że to osłabienie Niemiec będzie trwało długo. Oczywiście, że to nie jest przesądzone, zwłaszcza, że mamy nadal do czynienia z państwem bardzo silnym gospodarczo. Tutaj kwestią zasadniczą jest sam mechanizm decyzyjny w Unii Europejskiej. To, w jaki sposób zapadają decyzje, to jest przecież bardzo skomplikowany twór. I tutaj jest to, że te zmiany, jakie zachodzą i główne decyzje strategiczne, jakie zapadają na podstawie traktatów, zapadają na Radzie Europejskiej. Większością głosów i tutaj jest ten cały mechanizm, to jest 50 państwa mające, tutaj już nie będę przytaczał z pamięci, jak to dokładnie wygląda w każdym bądź razie, żeby coś
pchnąć przez Radę Europejską, żeby to Komisja Europejska musiała realizować, to trzeba mieć odpowiednią większość i tworzyć odpowiedni sojusz. I tak naprawdę ten mechanizm jest tak zbudowany, że jeżeli czegoś nie robi się albo wspólnie z Niemcami, albo wspólnie z Francją, taka koalicja państw, to nie przejdzie. To jest inaczej. Polska ma wybór albo robić koalicję wspólnie z Francją w obudowie państw Europy Środkowo-Wschodniej, albo nie będzie miała wpływu na kształt decyzji. No chyba, że będzie robiła coś wspólnie z Niemcami. Tyle tylko, że jeżeli chcemy ograniczać ich wpływ, no to trudno wymagać, żeby Berlin działał na swoją niekorzyść. A do tego trzeba jeszcze dodać, że przecież wiele interesów niemieckich i francuskich jest zbieżnych, choć oczywiście nie wszystkie i też to pokazaliśmy ostatnio. To nie jest tak, że... Więc to tym bardziej nam komplikuje układankę, ale idąc dalej, panie redaktorze, zwracam się do redaktora Lisickiego. Pan doktor przed chwilą wspomniał o tym, że otworzyło się przed Polską pewne takie okienko geopolityczne, że to zarówno jest szansa, jak i zagrożenie. Czy pan, patrząc na te procesy, które mają miejsce już od kilku miesięcy, od rosyjskiej agresji na Ukrainę, te procesy geopolityczne, czyli większe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, być może przeniesienie punktu ciężkości z Berlina do Warszawy, pewne bankructwo polityki niemieckiej. Jakby pan widział drogę Polski, jeśli chodzi o tą przyszłość naszego kraju w Europie? Czy pan jest optymistą, czy raczej pesymistą? No i takie pytanie na deser, jak przede wszystkim walczyć o nasze interesy? Czy właśnie próbą budowy koalicji, czy też jakąś polityką twardą, asertywną? Jak pan, panie redaktorze, patrzy na te zagadnienia? Znaczy, ja może zacznę, zanim odpowiem na te pytania, taka mała uwaga, bo pan doktor Krajewski powiedział, że Unia Europejska powstała jako forma po to, żeby Europa nie była przybudówką Stanów Zjednoczonych. No ja mam całkiem inne wrażenie, to znaczy mam wrażenie, że projekt unijny od samego początku, najpierw Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, później Wspólnoty Europejskiej, ostatecznie Unii Europejskiej, od samego początku był projektem amerykańskim realizowanym w Europie. Mamy trzy dowody na to. No pierwszy, przepraszam, przewodniczący tego, co my dzisiaj nazywamy Unią Europejską, Walter Hallstein, był nie tylko, że był niemieckim porucznikiem Wehrmachtu, który został w 1944 roku zatrzymany przez Amerykanów, a później został podlegał procesowi denazyfikacji. Był zresztą niestety zaangażowanym bardzo mocno nazistą prawnikiem, wspierał Hansa Franka i uczestniczył we wszystkich tych niestety niemieckich projektach nowego prawa i tworzenia nowej Europy. Ale później w 1945 roku wrócił, wysłany tutaj już po tej denazyfikacji do Europy, wysłany przez Amerykanów, objął stanowisko rektora Uniwersytetu we Frankfurcie, a następnie został wskazany jako właśnie, mówię, pierwszy przewodniczący, człowiek, który w niemieckim wtedy tworzącym się dopiero MSZ-cie odpowiadał za właśnie ten projekt europejski. Więc rzecz oczywista był, no, w gruncie rzeczy realizował tutaj ten nowy projekt amerykański. Pieniądze, które szły na projekt europejski do Schumana i do Moneta, pochodziły głównie ze źródeł Fundacji Rockefellera, Fundacji Forda. Uczestniczyli w tym wszyscy poprzedni, wcześniej wtedy, szefowie służb specjalnych amerykańskich, więc wszystkie wspomnienia na to wskazują, dzienniki, dokumenty. Projekt europejski od samego początku był pomyślany jako projekt amerykański, a nie jako przeciwwaga, a już tym bardziej jako jego, że tak powiem, coś, co miałoby mu przeciwdziałać. I takim, ja przytoczę taki cytat, który myślę też to dobrze pokazuje, ze wspomnień Jeana Moneta, no, uważanego za przecież jednego, a właściwie jedynego głównego twórcy Unii Europejskiej. To są wspomnienia, które on spisał w 1976 roku, więc dobrze obrazuje, to jest ich końcówka i koniec tych wspomnień, to już jest okresu jego życia, no, ale dobrze pokazuje, jak w jego mniemaniu, czym Unia Europejska od samego początku miała być i jakie on sobie stawiał cele, nie tylko on, tylko ci, którzy mu w tym towarzyczyli. Mianowicie on pisze tak: czy wystarczająco dałem do zrozumienia, że wspólnota, którą stworzyliśmy, nie jest celem samym w sobie? Suwerenne nacje z przeszłości nie są już przestrzenią, w której można rozwiązywać problemy teraźniejszości. Wspólnota jako taka jest jedynie etapem ku formom organizacji jutrzejszego świata. No łatwo zauważyć, że mamy tutaj do czynienia po prostu z projektem globalnym czy globalistycznym, któremu Unia Europejska ma służyć.
ma służyć jako instrument większego projektu tworzonego wtedy razem ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym też ten opis rzeczywistości, który w Polsce myślę, że jest całkowicie no, właściwie jedyny dominujący, który mówi o tym, że Unia Europejska to jest tylko tak, to jest twór niemiecko-francuski, który ma się przeciwstawić Amerykanom i rzekomo Niemcy są tym głównym elementem przeciwwagi dla tych Amerykanów, a teraz Amerykanie mają, zamierzają, że tak powiem, przenieść swoje interesy i zainteresowania z Niemiec do Polski czy na wschód, szczerze mówiąc, wydają mi się wyjątkowo, jakby to być oparte na czymś mało wymiernym i mało rzeczywistym. Od samego początku, popatrzmy na liczby, od samego początku Niemcy, które, z którymi mamy do czynienia, są tworem amerykańskim. No, w Niemczech znajduje się największa baza lotnicza amerykańska na świecie, prawda, w Ramstein. W Niemczech w tej chwili przebywa 35 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Ten brak zainteresowania rzekomo i wycofania wydaje mi się, szczerze mówiąc, no, polskim tutaj takim konceptem publicystycznym, a nie niczym do końca realnym. Kontrola bardzo daleko posunięta nad polityką niemiecką, kontrola sprawowana przez Amerykanów jest cały czas bardzo, bardzo duża, więc ta groźba tego, że nagle Niemcy się odwrócą i stworzą coś całkowicie innego, wydaje mi się być, szczerze mówiąc, dosyć wątpliwa. A teraz przechodząc do pytania mówiącego już teraz, znaczy dotyczącego tego, czy wojna wywołana przez Rosję na Ukrainie, czy ta agresja rosyjska na Ukrainę stwarza przed Polską jakieś możliwości dodatkowe, szczególnie jeśli chodzi o Unię Europejską, to ja tego nie widzę. Ja widzę coś dokładnie odwrotnego. To znaczy mam wrażenie, że Unia Europejska wykorzystuje tę wojnę i polską postawę do tego, żeby próbować zadusić i wymusić na Polsce odejście od tych resztek jeszcze podmiotowości, suwerenności, które Polska zachowała. Polska przystępowała do Unii Europejskiej wierząc, że jest to projekt międzynarodowy, że to jest projekt Europy Ojczyzn, najkrócej mówiąc. To było nasze przekonanie. Wchodzimy do organizacji, gdzie będzie istniała, nazwijmy to, wspierającej wymianę handlową, wymianę gospodarczą, ale to, co jest istotne z polskiego punktu widzenia, czyli kwestia tożsamości kulturowej i narodowej, pozostanie w gestii Polski. Łatwo zauważyć, że od 2004 roku ta sytuacja się bardzo zmieniła. Ta tendencja, którą opisał Jean Monnet w tym swoich wspomnieniach, już całkowicie dominuje. Jest stworzony projekt federacyjny, który Bruksela próbuje narzucić wszystkim poszczególnym państwom, a konflikt Rosji z Ukrainą służy Brukseli nie do tego, żeby, że tak powiem, docenić polskie zachowanie i polską podmiotowość, tylko do tego, żeby wykorzystać to do jeszcze większego nacisku na Polskę. Do jeszcze widząc sytuację, która dla nas jest wyjątkowo trudna i niewygodna, czyli zmaganie się z gigantyczną masą uchodźców, z kosztami, które też przecież tej wojny w Polskę uderzają, Unia Europejska wykorzystuje to i zamiast nawet nam przyznawać to, co wcześniej było obiecane i do czego Polska ma prawa, czyli pieniądze z KPO, a nawet pieniądze, fundusze strukturalne, bo to też się pojawiło, mamy coraz większą presję na to, na polską uległość. Więc w tym sensie trudno mi dostrzec, żebyśmy my na tej wojnie, mówię o Polsce i jej pozycji w Unii Europejskiej, cokolwiek mieli zyskać, wręcz przeciwnie. No i teraz rzecz ostatnia, jak się zachować, prawda, w tej sytuacji i jak powinniśmy prowadzić naszą politykę. No, wydaje mi się, że to, co próbowaliśmy robić przez pewien czas, moim zdaniem niestety dwa ostatnie lata są z tego powodu kompletnie zaprzepaszczone, to była próba budowania jednak swojej własnej suwerennej pozycji, poszukiwania jakichś innych państw, takich jak Węgry chociażby, z którymi razem mogliśmy występować przeciwko tej dominacji niemiecko-francuskiej, jeśli już tak możemy to określić. No niestety od grudnia 2020 roku ta polityka się, że tak powiem, skończyła. Polska podpisała się pod wszystkimi możliwymi nakazami, wszystkimi możliwymi dezyderatami Brukseli. Dwa najważniejsze to formuła pieniądze za praworządność, która wyposażyła Komisję Europejską w mechanizm i narzędzie wpływu i presji na poszczególne państwa, którego wcześniej nie miała. Druga rzecz, pod którą Polska się podpisała, to ten mechanizm Fit for 55, czyli daleko idąca zmiana całej polityki energetycznej, która wymusza na Polsce odejście od tego, co było do tej pory naszą siłą, czyli chociażby wydobycia węgla i oparcia na tym swojej struktury i ochrony i bezpieczeństwa energetycznego. I w zasadzie, że tak powiem, poza deklaracjami i mówieniem, że będziemy się bronili i będziemy się temu przeciwstawiać,
materiali, ja nie widzę żadnej sensownej polityki. Wręcz przeciwnie, dostrzegam te dwa ostatnie lata jako ciągły proces ustępstw, wycofywania się, swego rodzaju takiej powolnej kapitulacji polskiej suwerennościowej polityki wobec Brukseli, a jest to jeszcze przyspieszone niestety przez to, jak Unia nas traktuje po tym, kiedy wybuchła wojna Rosji z Ukrainą. Jeszcze, panie redaktorze, dopytam tylko, czy pana zdaniem można ten proces odwrócić, czy już jesteśmy w takim momencie, że wyłącznie co możemy robić, to tylko go opóźniać? No bo nawet teraz trwa dyskusja przy okazji Krajowego Planu Odbudowy i nie tylko dyskusja na temat jednego obozu, który mówi, mimo wszystko spróbujmy się porozumieć, kontra drugi obóz, tak oczywiście przedstawiam go obrazowo, hasłowo, tylko twarda, asertywna polityka przyniesie tutaj wymierne korzyści. Więc biorąc pod uwagę to, co pan przed chwilą powiedział o naszych relacjach z Unią Europejską i w Unii Europejskiej, biorąc pod uwagę tą politykę Unii Europejskiej, którą pan określi mianem zagłodzenia, czy pana zdaniem pomimo tych decyzji, o których pan wspomniał przed chwilą, da się ten proces jeszcze jakoś odwrócić, czy też, chociaż może to zabrzmi defetystycznie, no wszystko już jest mimo wszystko stracone? Nie, no, w polityce nigdy nic nie jest stracone, tylko przede wszystkim trzeba wiedzieć, by zdefiniować dokładnie, co się chce osiągnąć, prawda? Jaki jest polski cel? No bo ja tutaj też oczywiście opieram się na różnych oficjalnych wypowiedziach przedstawicieli polskich władz. Jeśli jest tak, że wypowiedzi pana premiera, słyszałem cały szereg tych wypowiedzi dotyczących kwestii na przykład KPO, czy pieniędzy, które Polska powinna otrzymać w ramach Krajowego Planu Odbudowy. No i te wypowiedzi, że tak powiem, są skrajnie ze sobą sprzeczne. Jedne wypowiedzi jeszcze powiedzmy w maju, z tych wypowiedzi w maju zeszłego roku mówiły o tym, że teraz Polska otrzyma gigantyczny zastrzyk pieniędzy, dzięki któremu to Polska zbuduje swój dobrobyt, swoją potęgę. Premier mówił przecież nawet o drugim planie Marszala. Później okazało się, są takie wypowiedzi, że twierdził, że te pieniądze tak naprawdę Polska ja ich wcale nie potrzebuje, poradzi sobie bez nich, one nie mają wielkiego znaczenia i że my możemy sobie bez nich spokojnie funkcjonować. Później są inne wypowiedzi, że każdy, kto podważa sens tych pieniędzy, uderza w interes Polski, jest kimś w rodzaju niemal, nie wiem, zdrajcy narodowego, bo mówisz, nam te pieniądze nie są potrzebne, one są potrzebne jak tlen. Więc ja bym chciał przede wszystkim wiedzieć, w jakiej sytuacji Polska się znajduje. Nie mam przecież takiej wiedzy, jaką ma pewnie premier i jego ministrowie, ale mogę dostrzec jedno, no kompletne sprzeczności, które się wikłamy w ciągu dwóch lat, chyba trzy czy cztery stanowiska, każde z nich jest po prostu o 180 stopni przeciwne temu poprzedniemu. Gdyby było tak, że Polska może bez tych pieniędzy, albo może je zdobyć w inny sposób, nie tracąc, nie wiem, nie rozpadając się gospodarczo, to oczywiście wtedy to oznacza, że nasze pole manewru jest nieporównywalnie większe i to by oznaczało, że popełniliśmy bardzo poważny błąd, nie używając tych instrumentów, które wcześniej Polska miała. Mówię tutaj o dwóch chociażby możliwościach weta. Ale przecież to jest tak, że Unia Europejska nadal potrzebuje w iluś sprawach, w przypadku nowych podatków albo prowadzonej przez siebie polityki, również wsparcia Polski, więc należałoby zdefiniować te obszary, które dla Brukseli są wyjątkowo ważne i zastanowić się, czy Polska w tych obszarach dysponuje tą siłą, która mogłaby na przykład sprawić, że Bruksela ulegnie albo zmieni swoje podejście do Polski. No nic nie jest raz na zawsze zamknięte, trzeba poszukiwać do tego typu działań również poparcia innych państw. Tyle mogę powiedzieć. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i pytanie do... Pytanie do pana doktora Kędzierskiego. Jak pan, panie doktorze, widzi przyszłość naszego kraju w odniesieniu do tych procesów, o których tutaj wspominaliśmy, w odniesieniu do wojny na Ukrainie, tych procesów federalizacyjnych w Unii Europejskiej, ale nie tylko. No i pytanie równolegle oczywiście, jak sprawić, by ta przyszłość rysowała się w optymistycznych barwach, w jasnych barwach, by tutaj rzeczywiście był kraj, mówiąc obrazowo, mlekiem i miodem płynący. To pytanie jest na co najmniej dwa wykłady i trudno będzie to zmieścić w 10 minutach. Ja bym odbił się od tego, czy mówił redaktor Lisicki, czyli spojrzę na proces integracji europejskiej. I oczywiście ciekawe są rozważania dotyczące wspomnień Moneta, ale wydaje mi się, że też musimy pamiętać, i to bardzo dobrze pokazuje, że Unia jest tworem ewoluującym, zmieniającym się. I Unia Europejska w roku 2004 była innym podmiotem niż jest w roku 2022.
I ona się zmienia w inny sposób, niż zmieniała się wcześniej. To znaczy ona już nie zmienia się przez traktaty. Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia 2009 roku, przeniósł sporo kompetencji na poziom ponadrządowy, w dużej mierze do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czyli te podmioty, które są instytucjami nie międzyrządowymi, ale ponadrządowymi. I to stworzyło nową dynamikę i tak naprawdę w Unii Europejskiej pojawiła się pewna nowa elita, która też gra w kontrze nieraz do państw członkowskich. Więc to pytanie, czy kto jest silniejszy dzisiaj w Unii, czy Niemcy, czy Francja, wydaje mi się, że już jest trochę o tyle anachroniczne, że mamy dzisiaj nowe podmioty. Tak, Unia Europejska sama staje się dzisiaj podmiotem quasi państwowym. I tak jak Francja słabo, o czym mówił redaktor dr Krajewski, ale też ja powiedziałbym bardzo wyraźnie, że Niemcy też słabną. I ten proces słabnięcia Niemiec widać już od 2015-16 roku. Takim szczytem pozycji Niemiec był bodaj rok 2013-2014. I od tego, że są pozycja Niemiec w Unii Europejskiej stopniowo słabnie. I teraz to, co dzieje się obecnie, czyli wojna na Ukrainie, zerwanie dostaw tanich surowców energetycznych z Rosji i jednocześnie utrata chińskiego rynku, bo to będzie następowało niezależnie od tych relacji między Berlinem i Pekinem. Po prostu Pekin będzie wypychał czy to niemieckie auta i będzie ograniczał ten rynek zbytu dla niemieckich firm i też będzie ograniczał bazę produkcyjną, przemysłową dla niemieckich firm. No więc te dwa źródła niemieckiego dobrobytu w ostatniej dekadzie w zasadzie urwały się w bardzo krótkim czasie i to będzie powodowało w Niemczech duży problem i pewien chaos, w który ten kraj wpadł. I dzisiaj, jeżeli popatrzymy na niemiecką politykę, to ona jest właśnie w bardzo dużym chaosie. I kiedy miałbym myśleć o tym, w jakim kierunku pójdzie Unia Europejska, no to właśnie nie abstrahowałbym od tego pojawienia się nowego podmiotu politycznego, jakim jest sama Unia Europejska i same instytucje europejskie. I to było bardzo wyraźnie widać w przemówieniu otwierającym nową kadencję komisji. Przewodnicząca von der Leyen mówiła o pewnej budowaniu pozycji geopolitycznej Unii Europejskiej. Unia Europejska oczywiście nie ma bardzo mocnych kart, ale może to robić. I tak jak w przeszłości budowała to na podstawie tej dyrektywy tak zwanej RODO, która sprawia, że w Polsce RODO, tak, że mamy ochronę praw własności naszych danych osobowych, a zważywszy, że mamy największy rynek wewnętrzny konsumencki na całym świecie, no to i Chińczycy, i Amerykanie muszą się do tego dopasować. I trochę tak jest z tym nowym zielonym ładem europejskim, to znaczy wprowadzenie takich instrumentów jak tak zwane cło węglowe, no też sprawia, że zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy, chcąc mieć dostęp do europejskiego rynku, muszą dostosować się do unijnej polityki klimatycznej. No a skoro muszą się dostosować i Amerykanie, i Chińczycy, no to muszą też dostosować się Polacy. Do tego za chwilkę przejdę. Ale patrząc na to, co działo się w ostatnich 2 latach, wydaje mi się, że i pandemia, i teraz to, co dzieje się obecnie, czyli to jest zawierucha wojenna i to, że tak naprawdę bardzo wyraźnie wzrosły rentowności obligacji i możliwość pozyskiwania środków poza tym finansowaniem europejskim, to sprawia, że tak naprawdę państwa mają coraz mniejsze pole manewru i to widać wyraźnie po polityce nowego rządu Włoch. Giorgia Meloni no bardzo wyraźnie dzisiaj mówi, że nie będzie szła na ścieżkę wojenną z Brukselą, dlatego że potrzebuje europejskich pieniędzy, no bo właśnie rentowności obligacji włoskich bardzo wyraźnie skoczyły. To podobnie się dzieje w Polsce. Ta retoryka, o której mówił redaktor Lisicki, czyli ta retoryka, którą premier Morawiecki zmieniał wyraźnie, no to zmiana jest bardzo w prosty sposób związana z rentownością obligacji. To, że nie udało się ulokować naszych obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które miały sfinansować wydatki zbrojeniowe, w zasadzie obróciło tę perspektywę i nagle się okazało, że my tych pieniędzy z Unii Europejskiej bardzo pilnie potrzebujemy. Więc jeżeli miałbym powiedzieć, w którym kierunku Unia się będzie zmieniać, no to Unia będzie się zmieniać w kierunku państwa federacyjnego i z pewnym rdzeniem w państwach północy, i dwoma peryferiami, peryferium południowym i peryferium wschodnim. Oczywiście symbolicznie ważniejsze jest to peryferium południowe i też południe rozumie, że członkostwo w Unii Europejskiej jest dla nich bardzo ważne. To będzie oznaczało, że no, kiedy mamy jedno rdzenie, jedno peryferium, to drugie peryferium się w tej Unii może już nie zmieścić. I ten proces wypychania naszego regionu z Europy, z Unii Europejskiej widać już co najmniej od 2015 roku. I teraz, co to oznacza z perspektywy polskiej? Ja tu odwołam się do badań prowadzonych przez doktora Michała Morzenia i doktora Macieja Grodzickiego z Krakowa. Oni starają się pokazywać pewien model rozwoju gospodarczego Polski, bardzo wyraźnie wskazują, że ten model od początku XXI wieku, od wejścia Polski do Unii Europejskiej, jest modelem rozwoju zależnego. Systematycznie rośnie polski eksport, ale jednocześnie systematycznie rośnie udział dochodów netto podmiotów zagranicznych, czyli polska gospodarka dzisiaj zarabia na eksporcie, dzięki temu mamy wzrost PKB, dzięki temu mamy wzrost wynagrodzeń, ale zyski z tego eksportu czerpią firmy, które ten eksport prowadzą i to są korporacje zagraniczne. Już
ponad 2/3 zysków z eksportu trafia do firm zagranicznych. I co ważne, ten proces się pogłębia. Mimo tego, że w 2015 roku premier Morawiecki zapowiedział tą strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju i taki był w ogóle strategia rządu Prawa i Sprawiedliwości, żeby prowadzić bardziej suwerenną, autonomiczną politykę, no to widać wyraźnie, że w tych danych od 2015 roku poziom uzależnienia polskiej gospodarki od zagranicznych firm, głównie firm niemieckich, firm francuskich, wyraźnie się zwiększył. Tak? I tutaj niespecjalnie widać, abyśmy mogli z tej ścieżki zejść, no chyba że zdecydowalibyśmy się na radykalne hamowanie tempa PKB, na wzrost bezrobocia i na pogorszenie się warunków życia Polaków, a na to żadna partia się w Polsce nie zgodzi. Więc wydaje mi się, że kiedy dzisiaj mówimy o tych alternatywach, które są do wyboru, no to musimy pamiętać, że ekonomicznie jesteśmy gospodarką w pełni zależną od dostępu do rynku wewnętrznego. Ponad 80% naszego eksportu idzie do Unii Europejskiej. Nawet gdybyśmy z tej Unii Europejskiej wyszli, to i tak musielibyśmy spełniać te warunki polityki klimatycznej, bo tak jak powiedziałem, zarówno Amerykanie, jak i Chińczycy muszą się do tej polityki dopasować, więc no, Polska jako kraj półperyferyjny nie ma specjalnie wyjścia. No i teraz pojawia się pytanie, czy jak się wobec tego ustawić, to znaczy i tak będziemy ponosili koszty związane z polityką klimatyczno-energetyczną. Raczej nie możemy spodziewać się wielkich rekompensat. Natomiast no, to, co możemy robić, to walczyć, żeby jednak jakieś środki z Unii Europejskiej uzyskiwać. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie, wracając, ja będę już teraz kończył, ale wracając do tego początku wypowiedzi, jeżeli podmiotem politycznym dzisiaj staje się Unia Europejska, która musi budować swoją podmiotowość, no to Unia Europejska musi tę podmiotowość budować też na pokazaniu, że jest sprawcza. I z tej perspektywy wydaje mi się, że polski rząd dzisiaj nie ma najmniejszych szans na uzyskanie środków z KPO i prawdopodobnie też będą zablokowane środki z funduszy strukturalnych, a przynajmniej część z tych środków. I Komisja Europejska zrobi wszystko, a ma do tego narzędzia, bo te narzędzia uzyskała, aby doprowadzić do zmiany władzy w Polsce i kiedy w Polsce się zmieni władza, te środki do Polski popłyną jako do tego drugiego peryferium, no bo też w interesie Europejskiego Centrum jest to, aby utrzymać część naszą część Europy wewnątrz rynku wewnętrznego. Tutaj, że wejdę w słowo, a co jeżeli władza się nie zmieni, bo jesteśmy na rok przed wyborami parlamentarnymi i oczywiście to, że Bruksela gra otwarcie na zmianę władzy, to widać po wielu wypowiedziach, ale co pana zdaniem, jeżeli ta władza się nie zmieni i Zjednoczona Prawica będzie miała perspektywę trzeciej kadencji? Zablokowanie środków z KPO, ale zwłaszcza zablokowanie funduszy strukturalnych będzie wzmocnić tak naprawdę pewne postawy antyeuropejskie. Polskie społeczeństwo wciąż jest mocno prounijne, natomiast tak jak ja nie chcę szukać porównań do Wielkiej Brytanii, ale mam wrażenie, że jeżeli nastąpiłoby takie zablokowanie na kilka lat, no to te postawy antyeuropejskie w polskim społeczeństwie będą rosły i prawdopodobieństwo polexitu będzie się zwiększało, co jest z perspektywy polskiej racji stanu moim zdaniem bardzo niekorzystne, dlatego że tak jak powiedziałem, i tak będziemy ponosili koszty związane z uczestnictwem w tym europejskim rynku, bo jeżeli będziemy poza Unią Europejską, i tak nas będzie obejmowało cło węglowe, natomiast nie będziemy mogli liczyć na rekompensaty w postaci jakichś funduszy strukturalnych, więc ja rozumiem, że to jest pytanie o suwerenność, natomiast no dzisiaj, tak jak to też definiują sobie Niemcy, suwerenność, podmiotowość to jest zdolność do realizowania swojego interesu i nawet jeżeli coś ogranicza naszą suwerenność w sensie takim tradycyjnym, klasycznym, formalnym, a jednocześnie przekłada się na wzrost zdolności do prowadzenia polityki, no to tej suwerenności nie ogranicza i mam wrażenie, że nie chcę powiedzieć, że Unia ma nam zmienić władzę, tak? No ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że dopóki rząd Prawa i Sprawiedliwości jest u władzy, to w moim odczuciu szanse na to, abyśmy te pieniądze były odblokowane są niewielkie, a zmiana władzy takiej możliwości daje. Tak? Ja nie rozstrzygnę, tak, czy to jest dobrze, czy źle, no, po prostu opisuję zjawisko i wiem, że Polska tych pieniędzy potrzebuje, a bez zmiany władzy tych pieniędzy nie otrzyma. Tak? I to jest moim zdaniem tak naprawdę kluczowy opis dzisiejszej sytuacji w relacjach między Polską a Brukselą. Przedłużając ten opis, można by było właściwie stwierdzić, że Komisja Europejska czy Unia Europejska wprost gra na wypchnięcie Polski z Unii Europejskiej. Ale przepraszam, czy można... Tak, panie redaktorze, bardzo proszę. Czy można się delikatnie odnieść, bo ten opis, który tutaj pan przedstawił, mój poprzedni przedstawił, no to ja bym powiedział tak, to równie dobrze moglibyśmy opisać w ten sposób zachowanie Polaków, nie wiem, w zaborze pruskim, no i powiedzieć, że wtedy najlepszy to był nasz najlepszy partner handlowy, próba i myślenie o własnym państwie suwerennym, no uderzała w interesy wtedy cesarstwa niemieckiego i w ogóle myślenie o niepodległości było czymś szkodliwym,
szkodliwym, ponieważ handlowo to byliśmy związani bardzo z tamtejszą Rzeszą, wtedy jeszcze nie trzecią, prawda? I w zasadzie, no, i w zasadzie próby w związku z tym jakiekolwiek myślenie o kategoriach suwerennych, państwowych, niepodległych, niezależnych, byłaby czymś kompletnie nie na miejscu, no bo z tej analizy by wynikało, że w gruncie rzeczy, bo ja to tak odczytałem, że to Komisja Europejska będzie decydowała, jaki będzie w tej chwili w Polsce rząd. Całkowicie niezależnie od tego, kogo ludzie wybiorą, czy kogo chcą wybrać. I jeszcze, jak rozumiem, to ma być w naszym interesie i na tym polega polski interes, żebyśmy my to zaakceptowali. No to ja nie widzę tu żadnej różnicy między sytuacją zaborową. No to oczywiście oddajmy niepodległość, to jest jedynie wyborów demokratycznych. Ja się tylko bardzo dziwię, że w tej analizie w ogóle potrzebne są jakieś wybory. Po co Polacy się mają w ogóle troszczyć i wybierać kogoś, skoro to Unia Europejska będzie decydowała, kto zostanie wybrany albo kto nie zostanie wybrany, bo jak Unia Europejska, bo jak nam się to nie spodoba, to mamy tylko jedną drogę, czyli wyjścia z Unii Europejskiej, a też na tym stracimy. Panie doktorze, zwracam się do doktora Krajewskiego. Czas naszej dyskusji powoli dobiega końca, ale jeszcze chwilę mamy na to, by porozmawiać. Jak pan, panie doktorze, patrzy na te dwie poprzednie wypowiedzi, chciałby pan się odnieść? No i jednocześnie nawiązując do tego, co mówili pana przedmówcy i pan, no Unia Europejska się zmienia, to oczywiście widzimy. Polska także się oczywiście zmienia, no tylko pytanie, jak można powiedzieć grać, by grać efektywnie, by osiągać swoje interesy, no bo wspomniał pan w poprzedniej wypowiedzi, że właściwie to sprowadza się do tego, że musimy zawierać koalicję z Francją albo z Niemcami de facto. Ostatnio z kwestią maksymalnych cen gazu okazało się, że Niemców powinniśmy zblokować przy energetyce atomowej także. Ale czy rzeczywiście jesteśmy skazani na taką grę, że albo z Berlinem, albo z Paryżem i że właściwie nie ma żadnej innej alternatywy? To znaczy tak, ja do wielu rzeczy chciałbym się odnieść, ale wiem, że czasu jest niewiele, łącznie z wypowiedzią się mojego przedmówcy o tym, że od samego powstania Unii Europejskiej do kwestii roli Niemiec wyraźnie się nie zgadzamy w żadnym punkcie, no bo dla mnie jednak dawne zapiski wizjonerów, którzy już od dawna nie żyją, jednak nie kształtują rzeczywistości i teraźniejszości. One były inspiracją, ale o tym, jak powstawała Unia Europejska, decydowali politycy takie jak Adenauer, de Gaulle, wszyscy, którzy mieli w rękach władzę. I oni budowali tą strukturę po to, żeby Francja nie musiała być trzeciorzędnym państwem, żeby Niemcy mogły wyjść z izolacji, żeby miały moc wpływania na rzeczywistość i faktycznie w obu przypadkach to osiągnięto. Natomiast to już zostawmy tak na boku, bo to jest temat na bardzo długą opowieść. Tutaj mamy problem obecnej sytuacji. No Polska słabo się odnajduje w Unii Europejskiej, to widać. Tutaj zresztą widzę po reakcjach sali, że jest poczucie też krzywdy, niesprawiedliwości, te fundusze, które nam się należą, bo one się nam należą, bo płacimy składki, jesteśmy członkiem tej organizacji, to Polsce te fundusze się należą z racji samych traktatów. No jednakże niuanse i to, co zostało podpisane przy okazji KPO, co wprowadzone zostało do umowy pozwalającej wypłacić pieniądze na budżet, na kolejny okres budżetowy, te zapisy, które zostały wprowadzone, a są efektem polskiej polityki zagranicznej. Te zapisy to nie wzięły się z księżyca, one zostały umocowane w konkretnych dokumentach i podpisane przez stronę polską. A teraz na podstawie tych zapisów można blokować wypłaty tych funduszy, no to pokazuje niezręczność tej polityki zagranicznej. No to w tym momencie, już tak zostawiając to na boku, zaczynając od tego, że Polska się słabo odnajduje w Unii Europejskiej, bo z jednej strony czuje się pokrzywdzona, przynajmniej z racji tego, że nie dostaje, co jej się należy. Z drugiej strony chciałaby mieć większy wpływ. No, z trzeciej strony nie ma Polska takiego potencjału, żeby po prostu wywrócić stolik. Wywracamy stolik, odchodzimy od niego, nie gramy w tą grę, stajemy na boku, no ale my nie jesteśmy Szwajcarią. To koszty byłyby takie, że mało kto ma odwagę ich podjąć, a na pewno nie mają odwagi tego podjąć obecnie rządzące polityki, więc pozostaje jedna rzecz, jedyna droga, jak się eliminuje inne. No granie według tych reguł, które są, bo ich zmienić nie możemy, ale granie jest skuteczniejsze. Czyli tak jak mówiłem, to mamy konkretne zasady głosowań, konkretne zasady wywierania wpływów
No i konkretna potrzeba. Sami tego nie przepchniemy. Tylko musimy mieć pytanie, tylko panie dużo doktorze, sojuszników. Tylko pytanie, czy te reguły na pewno istnieją? Czy to nie jest trochę takie, że siadamy, czy jesteśmy przy stole i w pewnym momencie ktoś po prostu zaczyna kantować? A tutaj to jest kolejna rzecz, którą trzeba by było, jeżeli patrzymy na technikalia. W tej chwili Komisja Europejska uzyskała bardzo dużą swobodę działania. To jest tak, że Rada Europejska jest tym organem dominującym i Komisja ma być tylko organem zarządzającym, usługodawczym i organem realizującym wytyczne Rady Europejskiej, także przedstawiającym program na przyszłość, ale zatwierdzany przez Radę Europejską. Ale jak dochodzi do konkretów, okazuje się, że Komisja Europejska ma bardzo dużą swobodę. Tutaj jest ten przykład limitów na cenę gazu, bo to jest najświeższy i taki bardzo pokazujący sytuację niuansów wewnętrznych. Polska, Francja, duża koalicja krajów unijnych chce wprowadzić limity na ceny gazu. Niemcy są przeciwne, no bo to uderza w ich gospodarkę. Jest jeszcze kilka innych mniejszych państw przeciwnych, bo są w tej samej sytuacji, czyli Węgry i Austria. No i Komisja Europejska wyraźnie stosuje obstrukcję. Rada Europejska, mamy już większość, ale Komisja może stosować różnego rodzaju działania opóźniające, sabotujące i de facto te limity nie wchodzą. To jest długi proces wymuszania, kiedy powinno być to proste. No to jest kolejny w takim razie punkt. Powinno być przywracanie zwierzchnictwa Rady Europejskiej i tego organu, który tworzą szefowie rządów poszczególnych państw nad Komisją Europejską, która de facto wybiła się na suwerenność. No znowu przywracanie równowagi w Unii Europejskiej. I tutaj jeszcze tak dodałbym na marginesie, bo mamy, jak mówiłem, dwie drogi wyboru. Albo szukamy sojuszników w kwestiach punktowych, no bo tutaj, jak mówiłem o sojuszu, o współpracy z Francją, mamy kwestie punktowe, gdzie się zgadzamy i to jest wbrew polityce Niemiec. Kwestia rozbudowy elektrowni atomowych, kwestia limity na ceny gazu, kwestia na przykład tutaj jeszcze jest stosunku do Rosji, która tutaj francuska ewoluuje, no ale wiadomym jest, że we wszystkich kwestiach Francja nie będzie popierała Polski, ponieważ no, jeżeli ma wspólne interesy z Niemcami, a do tej pory tandem francusko-niemiecki zarządzał Unię, no to ona nie wystąpi przeciwko no właśnie, temu. Więc to jest kwestia straszliwej zręczności, szukania do konkretnych rzeczy większości. Tylko ta zręczność też w pewnym momencie ma swoje ograniczenie i ma swoją ścianę, bo możemy oczywiście próbować budować koalicję, ale nagle się okazuje, że zarówno Berlin, jak i Paryż, czemu trudno się dziwić, są za zniesieniem zasady jednomyślności. To jest wystąpienie kanclerza Scholza w Pradze, to jest wystąpienie Ursuli von der Leyen, to są te rzekome wyniki konsultacji, które przeprowadzono i to jest nowy pomysł na Unię Europejską, by znieść prawo weta. Tak, i ten pomysł służy temu, żeby po prostu wyeliminować możliwość blokowania czegokolwiek przez mniejsze kraje, czyli de facto większe kraje skupiają całą władzę. Mniejsze kraje przestają mieć jakiekolwiek znaczenie w Unii Europejskiej. I to jest bardzo niebezpieczne dla Polski, bo jeżeli Polska nie będzie potrafiła się w tym odnaleźć, no to zostanie zdegradowana do roli małych krajów środkowej Europy. Panie redaktorze, zwracając się do dyrektora Lisickiego, choć jeszcze chwila nam krótka została, czy w ogóle mamy szansę w takiej Unii Europejskiej się odnaleźć? Bo gdyby, to oczywiście na razie jest przyszłość, ale być może dość prawdopodobna, gdyby rzeczywiście ta zasada, która była przecież u podstaw Unii Europejskiej, została zniesiona, została de facto zakwestionowana, no to nagle się okazuje, że ta rzeczywistość jest zupełnie inna, nawet nie już niż ta w 2004 roku, ale nawet niż ta w 2020 czy jeszcze obecnie. Już odpowiadam na pytanie, taki drobiazg, rzeczywiście nie chcę wchodzić w długą polemikę, ale chcę tylko zauważyć jedną rzecz, że Jean Monnet nie był żadnym wizjonerem, tylko był komisarzem do spraw obudowy Francji mianowanym przez generała de Gaulle'a, więc w żadnym wypadku nie możemy uznać, że to sobie był ktoś tam nie wiadomo, gdzieś na boku, nie mający wpływu na rzeczywistość. On faktycznie odpowiadał za całą gospodarczą i zagraniczną politykę Francji, którą w jego imieniu tak naprawdę przedstawiał Schuman, więc to nie jest, że tak powiem, ktoś zamknięty w wieży z kości słoniowej i to nie są wspomnienia wizjonera, to są wspomnienia polityka, który w dużym stopniu wykreował Unię Europejską. A teraz jeśli chodzi o rzeczy dotyczące, no jak z tym, w związku z tym postępować. Powiem szczerze, ja mam bardzo duży problem z tym pytaniem, ponieważ jak patrzę na to, jak wygląda polska polityka wobec Unii Europejskiej od momentu przystąpienia Polski w 2004 roku, to łatwo zauważyć, że przystępowaliśmy na zupełnie innych zasadach.
przypomnę, że obowiązywał wtedy jeszcze traktat z Nicei, który dawał Polsce nieporównywalnie większy wpływ niż ma obecnie. No Polska najpierw wydawało się, że będzie broniła tej swojej pozycji. Ona dawała nam mniej więcej porównywalną siłę, jak miała ją wtedy Hiszpania. To wynika oczywiście z liczby ludności, wpływu i tak dalej. No potem żeśmy się niestety zaakceptowali odejście od tego. Przyjęliśmy traktat lizboński, który też osłabił, czy w znaczącym stopniu osłabił tą pozycję suwerennościową Polski i podobnie się dzieje w ostatnim okresie, to znaczy od roku 2019, gdzie też zgoda właśnie na te mechanizmy, o których tutaj już wspomniałem, oznacza, że my tą suwerenność coraz bardziej tracimy, więc no zastanawiam się, jak pogodzić te faktyczne ustępstwa, daleko pozwalające ingerować coraz mocniej w polską politykę wewnętrzną, z deklaracjami mówiącymi o obronie polskiej suwerenności. Trudno znaleźć, szczerze mówiąc, jakiekolwiek no, sensowne i logiczne rozwiązanie, jak to jest możliwe. I dlaczego my się na to systematycznie zgadzamy? Jeszcze mała taka uwaga, bo bardzo często jest tak, że w takich debatach ci, którzy krytykują obecną politykę, no to mówi się, a co w zamian, prawda? To zaraz w zamian pada, no to będzie polexit. Polexit może będzie, a może go nie będzie. Nic na to nie wskazuje, żeby w najbliższym czasie do polexitu doszło, ale istnieje przecież coś takiego, jak zdolność używania istniejących instrumentów. No, weto, o którym ja wspominałem, dotyczące kwestii pieniędzy za praworządność, czy później 54-55, weto zostało czy byłoby użyte zgodnie ze wszystkimi zasadami Unii Europejskiej. Co więcej, wymyślono weto właśnie po to, żeby państwa słabsze, tak, a państwo, Polska jest państwem słabszym w porównaniu na przykład z Francją, Niemcami, czy z tym konglomeratem państw północnych, mogła równoważyć tą swoją słabość, używając instrumentów politycznych. Ja nie mogę tego zrozumieć, dlaczego my tego nie używamy. To znaczy, nie jestem w stanie pojąć, dlaczego nie używamy tych instrumentów, które mamy i nie bronimy swojej pozycji, używając no, tych narzędzi, które nam dano. W związku z tym, za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej debaty, a czas mija, nasza pozycja jest słabsza, bo oddajemy kolejne instrumenty, prawda? To jest jakaś sytuacja przedziwna i dla mnie niezrozumiała. I tutaj może postawmy... Postawmy kropkę. Mam nadzieję, że pan doktor Kędzierski mi wybaczy, ale niestety czas naszej debaty dobiegł końca. Ja bardzo dziękuję naszym panelistom za ciekawą rozmowę, za ciekawe myśli, za trafne obserwacje. Moimi państwa gośćmi byli pan doktor Andrzej Krajewski, historyk i publicysta związany z Dziennikiem Gazetą Prawną. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan redaktor Paweł Lisicki, redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz pan doktor Marcin Kędzierski, współzałożyciel Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz krótka przerwa i za chwilę kolejny panel. Dziękuję państwu bardzo.